Cześć, z tej strony Krzysiek. Mam na imię Yuji. I jedziemy właśnie do Enoshima. Jej! Więc po 2 godzinach dojechaliśmy w końcu do miejscowości Enoshima. Jest strasznie upalnie, jak widzicie, ja chodzę w krótkich spodenkach, już i tylko koszulę u góry, Yuji tylko w koszulce. I z czego słynie Enoshima? Enoshima słynie z tej właśnie świętej góry, na którą będziemy się wspinać. Tam jest dość sporo kaplic, jest jedna poświęcona smokowi, są również jaskinie, do których można wejść. I jak jedną z takich głównych dań tutaj Enoshima jest shirasu. Iriwa, shirasu, suki desu ka? Shirasu, oishii. Mazui da yo. Oishii yo. Ja nie lubię ryb, Yuji lubi, więc zjemy sobie shirasu i przejdziemy się po wyspie, więc do zobaczenia nad morzem. Wyszliśmy właśnie ze stacji, jesteśmy już w miejscowości Enoshima. Jak widzicie, za nami jest sporo surferów. I życie tutaj tętni, ponieważ jest dalej ta japońska majówka, czyli Golden Week. Więc ludzi dość sporo przypa. To jest jedno z głównych miejsc, gdzie turyści przychodzą, przyjeżdżają. I Japończycy również, aby odwiedzić tą wspaniałą małą wyspę. Ponieważ niedaleko znajduje się również miejscowość Kamakura, która jest jednym z świętych miejsc tutaj w Japonii. Bardzo historyczne miejsce. A za nami jest stacja Enoshima. Chugoku poike. Wygląda jak chińska restauracja, ta stacja, ale nie ma. Więc przechodzimy przez mostek teraz. Jak widzicie, z tej strony jest właśnie Enoshima. To jest ta cała wyspa. I obok już mamy morze, rzeki, tysiące turystów, jest Yuji. Yeah. A więc idziemy teraz mostem w stronę Enoshimy. Widzimy. Po prawej stronie widać góry oraz Fuji. Ne? Nanka, koko ni Fuji? Nie wiem. Shirana katta jan. Będę się teraz wam przybliżyć obraz i zobaczycie, jak wygląda Fuji wspaniale stąd. Ponieważ kamera wam tego tak bardzo nie pokazuje, ale naprawdę wygląda olbrzymio nawet stąd. Więc zobaczysz, że da się zrobić zoom. Okej, okay. Widzicie, jak Fuji stoi pięknie. Wspaniale to wygląda. Okej, okay. Więc mamy zatokę, w której się znajduje Enoshima, i powoli idziemy w tą stronę. A więc doszliśmy w końcu na Enoshimę. Tam jest główne wejście do głównej świątyni, ale pójdziemy w tą stronę wzdłuż restauracji, ponieważ Yuji chce popatrzeć na motory, które są niedaleko zaparkowane. Oczywiście jesteśmy nad morzem i tutaj głównymi daniami są oczywiście świeże ryby. Więc całe wszystkie dania, które są zrobione, te ryby są jeszcze świeże. Ryby, małże, homary i tak dalej, dalej żyją i są zazwyczaj wam prezentowane, zanim będą one upieczone na grillu. Więc jak widzicie, życie dalej w Japonii bardzo tętni. Nie ma problemów. Są kukurydze, kalmary, małże, ślimaki morskie, lody, więc możecie zjeść co chcecie. Dla osób takich jak ja, które naprawdę ryb nie lubią, nie ma za bardzo jedzenia. Chociaż na krewetkę w panierce mogę się skusić. Jeżeli chodzi o ceny takich dań, to około 2200 jenów, czyli około 70, może 80 zł od dania. A i tutaj mamy jedną restaurację właśnie z livestock. Są homary. Wow. Sugoi jan. Może homary. Nisenien. Co na to tak? A, 100 gramów nisenien. O, takie. A co nam? 2000 jenów, 60 zł za jeden małż. 3000 jenów za ten. O, ty, to z tego idzie. Kałmarnice? A dzisiaj tak oga. A kałaj, małe ośmiorniczki. A ziemniaki. A się to wygląda. Piwo oczywiście w lodówkach. Mrożone. Cikola.
można jak najbardziej kupić, więc się później skusimy na małe co nieco. Chociaż ja czasami lubię jeść ośmiornicę, więc może się skuszę dzisiaj na ośmiornicę, może na shirasu. Shirasu później wam pokażę, są to bardzo małe, przezroczyste rybki, po ugotowaniu one są bardziej białe. I zazwyczaj to się podaje na ryżu, połowa będzie pokryta ugotowanymi rybkami, połowa będzie po prostu zakryta surowymi rybami. Te surowe ryby są bardziej gorzkie, ugotowane już mają lepszy smak. Więc tak wygląda japoński początek lata oraz majówka. Chociaż dalej nie masz tak dużo osób jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie jeszcze więcej, ale nie źle. Bo my wszyscy parę sporo Japończyków jest dalej bardzo przestraszona koroną, więc nigdzie nie wychodzą i tak sobie siedzą w domu na własne życzenie. A reszta po prostu już olała sprawę. No to musi być dobra restauracja, ponieważ ludzie się w kolejkę zakładają. I więc była taka jedna parodia z koroną w Japonii, gdzie politycy kazali wszystkim zostać w domu, nie wychodzić, a sami robili sobie imprezy, gdzie chodzili bez masek i tak dalej, i się ludzie wkurzyli i po prostu powiedzieli nie i zaczęli wychodzić do domu. Hej, tak wygląda właśnie shirasu. Ugotowane, surowe. Oczywiście to jest zrobiony model z plastiku, ale tak właśnie wyglądają shirasy. Małe rybki. Jak widzicie, to jest strasznie dużo zaparkowanych motorów. Łataro? Jedziemy na drugą stronę ulicy. Zaraz umrzemy. Ej. Bo już jestem entuzjastą motorów, ja również. Chociaż ja dalej nie mam Vespa. Nie mam dalej prawa jazdy. Nigdy nie potrzebowałem w moim życiu, ale zobaczymy. Jak tu. Tu się idziemy. Pięknie. Z lewej i z prawej strony motory. Bo dość sporo osób Japończyków kocha motory. Oczywiście Kawasaki mamy. Mamy brytyjskiego Triumfa przed sobą. Honda. Jest raj dla motocyklistów, jeżeli przyjedziecie na Enoshima. Yuji, Baikuga. To ci gaiti bandyski deska, Brando. Honda albo Kawasaki, mamy Kawasaki Ninja. Whisky-san. Na bajkach Honda. Oczywiście dużo jest jeszcze Harley'ów. Więc zobaczymy. A co Kunihairo? Jadamy. A, pora, Kono Kawasaki. A, kolejny triumf. O, klasyk Honda. Super sport. Świetnie wygląda. Boka Kono Kawasaki Gasegoiski. Harley'e. Tu mamy dwie Hondy. Czteryskie, klasyczne motory japońskie. Ja, sugoina. Oczywiście super skutery. Są małe wespy. Rowery. Ja, Kono Kawasaki. Sugoidzian. Sorry, 200 man motto? Prawie pół miliona jenów za ten motor. Czyli ile to wyjdzie? Dużo pieniędzy, tyle wam powiem. Więcej zapewne kosztuje niż jakiś samochód. Jest kiedyś była w Japonii mafia motocyklistów. Ale już jej za bardzo nie widać. To miała w Ninja, nie? Nie, Triumph. A Triumph na Ingrisie, no bajku jest, nie? Triumph jest z Anglii. Więc pójdziemy dalej szukać więcej motorów. Więc do zobaczenia później.